Cześć Boże, witamy w studiu TV 1. Jestem bardzo zaspany, Łukasz mnie obudził. Łukasz, powiedz dlaczego? Obudziłem, ponieważ komuś trzeba podziękować i kogoś trzeba wyróżnić. Przede wszystkim trzeba wyróżnić nas, bo zrobiliśmy już 10 km i wstaliśmy o 5, prawda? Prawda? To widać. To widać, tak. Brawo dla nas, brawo ja. Brawo ty, brawo ja. Brawo całkiem grzybka, brawo pierwsza, tak. Właśnie, zrobiliśmy już 10 km. Przed nami kolejne 3 etapy. Za 2 etapy msza. Co tam jeszcze? Nie wiem, ja spam. Teraz tak troszeczkę nie bardzo wiem, co się dzieje. Już co ja jadłem? Ja cały po prostu jadłem i może tak niesamolubnie nas wyróżniać, bo pielgrzymowi nic się nie należy, a to, co tutaj jest dookoła, to właśnie zajęło nam ostatnią godzinę, bo ja po prostu jadłem do rozpuku. Zjadłem zapiekankę, pizzerkę, zjadłem bułkę, owoce. A nie wiem, co jeszcze zjadłem. Wiem, że było tego dużo. Ogóreczki. Ogórków nie jadłem. Chcielibyśmy podziękować teraz naszym rodzicom i pielgrzymki, właśnie tym ludziom Kamil, dzięki. Szczęść Boże! Daj Boże! Ja powiem najpierw, skąd ja jestem. Ja jestem z pielgrzymki, ale to nie trzeba się stresować, to jest takie bardzo nieoficjalne. Tak. My w pierwszej grupie mamy coś takiego jak TV Jedyna. To jest taka prywatna telewizja. My nagrywamy te filmy i umieszczamy dla grup duchowego uczestnictwa, które oglądają nas później. Rozumiem. Dla tych, które z nami tam są. My jesteśmy z Polkowic i z Lubina, to jest taka grupa. No i chcieliśmy Państwu bardzo podziękować za te pyszne rzeczy, które tutaj są. Proszę powiedzieć, czy dużą radością jest gościć tak dużą grupę pierwszą? Bardzo, dla nas to jest taka radość. Wy dajecie coś ze siebie, ale my też chociaż troszkę damy ze siebie. Jejku, ale ile? Naprawdę, no. tak pyszne jedzonko, czy dużo przygotowań? Nie, każda coś robi po kolei. Także nie wiem, coś tam, to nie tylko my, że tu jesteśmy. Bo to już cztery wioski. Sąsiedzi tu są. Także wmawiamy się każdy rok. No to się bardzo cieszymy i obiecujemy zanieść jakieś tam intencje, które oczywiście panie mają na jasną górę. Dziękujemy. Dziękujemy. Proszę brać wody. No i co, Łukaszu? Idziemy dalej. No taka krótka autoprezentacja, Kamil. Tak, tu są wszystkie stoiska, tu są różne stoiska. Nie wiem, czy komuś jeszcze będzie Łukasz przedstawiać, może zrobić jakąś autoprezentację. O, tu nas zapraszają. Ja już się tłumaczę, dlaczego ja z tym stoję. Ponieważ my jesteśmy z TV Jedyna. TV Jedyna to jest taka inicjatywa grupy pierwszej, to jest grupa Polkowice Lubin. I my prowadzimy taką telewizję dla grup duchowego uczestnictwa, czyli ludzi, którzy nie mogą z nami iść, ale modlą się za nas, wspierają nas. I chcielibyśmy właśnie tym ludziom pokazać, jak my właśnie się najedliśmy, bo ja godzinę jadłem, a pół godziny leżałem. Nie miał się ustać. Z pewnością potem jeszcze jadł się do końca dnia, bo to nie jest pierwsza porcja, którą ja dzisiaj złapałem już jedzenia. Chcielibyśmy bardzo podziękować, zapytać, czy to był duży trud przygotować to dla nas. Nie, to jest wielka przyjemność, z całego serca dla was to wszystko robimy i strasznie jesteśmy szczęśliwi, że wam to smakuje. I z całego serca życzymy wam szczęśliwej podróży i trwania i dużo, dużo zdrowia. I pomódźcie się za nas, bo my się za was też będziemy modlić, żebyście szczęśliwie dośli do Matki Boskiej Częstochowskiej. Dziękuję pięknie, z całą pewnością zaniesiemy intencje. Będziemy pamiętać w modlitwie, proszę również o nas pamiętać. Dziękujemy za tą energię. Bo będziemy to spalać chyba dzisiaj całe 30 kilometrów. Wszystkiego dobrego. Łukasz, chodź jeszcze tu. Co, dostaliśmy mnóstwo bułek. Ja już powiem, tak. gdzie to spakuję. Powiem tak, no co powiem? Właśnie, no nie mam rąk, Łukasz, żeby mówić. Dziękuję, że trzymasz tutaj ten mikrofon. Tak. Zostaliśmy naprawdę fenomenalnie ugoszczeni. No niesamowicie. Tu grupa szósta nam macha. Proszę tu pokazać. Tu szósteczka. Cześć! Jak wam się idzie, szósteczka? Bardzo dobrze, polecamy. Gościnnie w TV Jedyna przedstawiam. To jest TV Jedyna, to jest taka inicjatywa grupy pierwszej. My nakręcamy filmiki dla grup duchowego uczestnictwa. I ci, którzy tam z nami są, to nas oglądają, nie? Takich dwóch super prezenterów i ten. No i właśnie chcieliśmy tutaj was nawiedzać, nie? Taką szósteczkę. Tak. Szóstka też się najadła tak jak my. Bardzo. Naprawdę super ugoszczenie. Wszystko, pizzerki, super, wiadomo za co się brać. Od razu.
początku do końca. Znaczy, może chcecie bułkę? Nie, nie. Myśmy robili wywiad i dostaliśmy już chyba 6 bułek. Już nie możemy, naprawdę. Tak, dziękuję bardzo. Naprawdę. Czyli starsza na cały dzień. Tak. Bardzo. Super, życzymy wam dużo energii w szósteczce. Dojdźcie razem z nami. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Chyba będziemy kończyć, bo widzę, że nasze grupy już się ustawiają, my wychodzimy jako pierwsi. I co, Kamil, jakieś słowo na pożegnanie, a potem poprosimy naszego kamerzystę, żeby uprzeżył. Jeszcze pokazał ten ogrom jedzenia, bo to tak 800 osób, a zostało tyle, że drugie to by się najadło. Słowo na pożegnanie, ja chcę dalej spać. Ale nie, no idziemy w trasę. Raz, dwa, trzy, heja. Do przodu, trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa. Jeden, jeden, jeden. Jedynka, jedynka jest. The best. Jedynka, jedynka jest. The best. Jedynka, jedynka jest. The best, the best, the best. Dokładnie. Chwała Panu za ten posiłek, za ten postój. No i co, żeby jakieś chmury przyszły, bo żeby nie było za gorąco. Tak, tak, zdecydowanie. Zostańcie z Bogiem. Cześć, Bogiem. Macie woreczki? Bo tam są skrzynki z bułką, to teraz jeszcze mogę pakować, żeby to robić. Dziękuję.